Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Marvel's Avenger, gdzie poprzednio wykonaliśmy sobie misję dla Kapitana Ameryki, która polegała na wyeliminowaniu nowej linii adaptoidów, które miały zostać przygotowane przez AIM, ale my oczywiście temu zapobiegliśmy. Uratowaliśmy paru Inhumansów, dawaliśmy jednemu, 15, 38 adaptoidowi. Ja się trochę podenerwowałem, trochę nabluzgałem, trochę krzyczałem na tą grę, ale cóż, klasyka gatunku, tak bywa i bywać będzie. Prawy górnik ekranowy, możecie to sobie wszystko nadrobić, a my bierzemy się przy okazji za misję z Thorem, która jest tutaj. Także Thor, dzień dobry. Przebudzenie próbują stworzyć własny Bifrost. Thor musi ich powstrzymać, zanim ich eksperyment zniszczy materię rzeczywistości. W misji bierze udział Thor, tak, ale oczywiście my będziemy grać Iron Manem, jakżeby inaczej. Tak więc, niech tu się wszystko naładuje, to się naładować się może. You're gonna wanna hear this, Thor. Jarvis, play the message. Certainly, Miss Romanoff. Mayday! The Woken hit our Quinjet with an unknown energy weapon. We're going down and need assistance. Repeat, need immediate assistance. Where did this happen? A remote forest region in eastern Norway, sir. I asked S.H.I.E.L.D. to see what they could dig up about our least favorite Asgard-worshipping cult. And the charlatan posing as me. Those agents are in trouble because they were following a lead. Our lead. They shall be saved. In Odin's name, I swear. Bardziej po polsku byłoby przysięgam na Odyna, aniżeli na Odyna przysięgam. Ale co ja tam wiem, ja tam zawsze byłem noga z Polaka. Zresztą sam formułuję czasami zdania nie mające najmniejszego ładu i składu. No ale cóż, przyczepić się mogę, tak? Nie muszę być piekarzem, żeby powiedzieć, że chleb jest słaby. Tak więc rozpoczynamy misję. Mogę trochę sobie pobawić się ulepszeniami Ironmana, ale mi się na szczęście się nie chciało. A Quinjet out of the sky is WMD level, which makes the Woken a major threat. Perhaps their weapon is connected to the machine they were attempting to build when we last encountered them. Trochę grafika zwiksowała nad ramieniem Ironmana, z tego co widziałem. Strasznie dużo artefaktów się nagle pojawiło. A nie, to uchylka coś się wiksuje, chyba pomocy! If I may, sir. The first clash with the Woken somewhat disturbed you. So keep your head on straight. You truly think I would shirk my duty? No. But I think this hits close to home for you, and a smart enemy will try to exploit that. Okay, jak się dalej fiksuje? Nie wiem, aż z ciekawości sprawdzę. Halo, Hulk, już tobą lepiej? Wyszedłeś z czwartej fazy? Chyba tak. Jezus Maria, pomocy. Jak mnie chrypa łapie, pomocy, co się dzieje? Nie, weźmy sobie to. Mam dwa punkty umiejętności, już nie mam na co wydawać. Super. No nic, dobra, trzeba jakieś znajdźki. Mamy na pewno jedną znajdźkę z tego co widzę. Także póki co sobie do niej polecę i sobie ją zebiorę. O ile będzie mi to dane. Bo może być jakiś problem po drodze. Nie wykluczam, ale wydaje mi się, że chyba nie. Chyba to po prostu sobie wlecę, zbiorę i wyjdę. Ja mam taką nadzieję. Klink, guziczek, dzień dobry, skrzynunia. Wezmę ją mimo sobie. Kolejne jednostki, kolejny sprzęt. Będę musiał się tym pobawić znowu między odcinkami. I oczywiście ja musiałem dostać w pysk. Bo czemu by nie? I znowu musiałem dostać w pysk. Dzięki, chłopaki. Okej, spoko. Luzik. Nic się nie dzieje, jestem pełen spokoju, zero agresji, zero irytacji, nic, czysto, spokojnie. Cześć panowie! Może pomogę? Ten co, kurna, przybiegł na piechotę. Dobra, tego trzeba oklepać. Tego również trzeba oklepać, ale do niego da radę podlecieć. O ile Tony będzie na tyle miły, żeby do niego się zbliżyć na wystarczającą odległość, żeby można go było klepnąć. A nie będzie klepał powietrze, bo czemu by nie? Tu jest przeciwnik, dzień dobry.
Tu ktoś leży. Tu paru leży. Tu mam zrobić. Tu mogę zrobić finishera, który sobie chętnie wykonam. Ktoś jeszcze? Oczywiście, że ktoś jeszcze. Oczywiście to nie będzie takie, że raz, dwa, trzy, pięć, osiem sprawa załatwiona. Nie, tylko oni będą tutaj przychodzić jeszcze tak z 15 razy. I dopiero po 15 minutach będzie można stąd wyjść. Spaka. Serio. Fabuła jest nawet spoko. Ja lubię poznawać takie właśnie takie fabuły tym podobne, nawet jeśli są dosyć słabe, to ja lubię takie poznawać. A jeśli naprawdę jeśli gameplay jest tak bardzo monotonny i tak bardzo nudny, to mi się tak bardzo odechciewa. I naprawdę, ja naprawdę mam takie bardzo małe mniemanie o tym, żeby kiedykolwiek podszedł do DLC tej gry, że wow. Chociażby, nie wiem, wrzucili Spidermana, to i tak mam to w dupie chyba. Ja po prostu skończę tą grę, skończę to podejście i tyle w temacie, już nigdy więcej Avengers się tutaj nie pojawią. Może odgram tak sam dla siebie, możliwe, nie wykluczam, ale jest tak bardzo prawdopodobne, że ja będę ogrywał jakiekolwiek DLC do tej gry, że wow. Our shield friends got too close to what? A test of some kind? I believe the Woken wish to open a path to Asgard. But mortal machinery cannot control such forces. We must destroy. Jestem w sumie ciekawy, czy naprawdę twórcy tej gry mają przeświadczenie, że wypuszczenie DLC o Kate Bishop, która mimo tego, że wychodzi niedługo serial, to na chwilę obecną, nie oszukujmy się, jest absolutnie hashtag nikogo. Z gameplayem takim, jaki jest teraz, chyba że coś się zmieniło, a nie wiem o tym. Naprawdę sądzą, że jakkolwiek przyciągną nowych graczy do tego? Jeśli ktoś grał w tą grę, to może z ciekawości wróci do tej gry. Żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, ale wydaje mi się, że nowi gracze raczej się nie pojawią. No, otworzyli mi tutaj przejście. Okej, spoko. Nawet nie musiałem używać Hulkbustera. To mi się podoba. Czy ja mogę stąd wypierdalać? Dziękuję. Dobra, tam mamy pytajnik, to ja sobie do tego pytajnika jeszcze podlecę. Chociaż chyba będę miał po drodze i tak, więc zahaczmy najpierw o cel główny. Ale dzień dobry. Co ja mamy tutaj? Cóż to takiego? Mały komputerek. Nie wiem po co, ale dobra. Something is not right. Woken forces inbound. Damn it, it's an ambush. I nie zgadnę, pokonaj wszystkie cele. Oczywiście, że tak. Walcz z przeciwnikami, żeby mieć 5 minut spokój od przeciwników i walcz znowu z przeciwnikami. Jezus Maria, jak ja nie lubię tego typu gier. Znaczy okej, okay, no są gry, które fajnie się gra w ten sposób, chociażby, nie wiem, Power Rangers Super Legends, to jest dokładnie ta sama zasada, że po prostu przejdź do lokacji, pokonaj ileś tam przeciwników, odblokuj sobie drogę na 5 minut, walcz z kolejnymi przeciwnikami. Pa, DMC tak ma, Bayonetta tak ma, ale to są gry fajne, fajnie się walczy, fajnie, tam jest, fajne, to są fajne kombosy, fajne ataki, fajnie to wygląda, jest smooth walki. A tu tak bardzo tego brakuje w tej grze, tego właśnie smooth, tego po prostu tego przyjemnego napierdalania się, że tak powiem. Jeśli robi się grę, która polega na napierdalaniu się, no to napierdalanie się musi być przyjemne, a napierdalanie w tej grze jest nieprzyjemne, naprawdę. Brakuje przyjemności z napierdalania się w tej grze. Tu nic nie działa jak powinno. Ataki są beznadziejne, uniki są beznadziejne, komba są beznadziejne, wszystko jest beznadziejne. Nawet goddammit ten... awansy postaci są beznadziejne, w serio, to jest wszystko beznadziejne. Najważniejsze rzeczy w grze tego typu zostały tak bardzo zjebane, że bardziej się nie da. Autentycznie, można sobie w to grać, można już tak po prostu, można chcieć wyciągnąć z tej gry ile się da, ale absolutnie wszystko. Wszystko, co powinno być dobrze zrobione, żeby tego typu gra była dobra, jest beznadziejne. You were right about the bridge. Damn it. There is a chest with gear close by. I believe Master Odinson is referring to the Bifrost. Without the power of Heimdall,
their device to tear apart the very fabric of reality. And it's even worse than I thought. Must move. Now, the fate of the universe hangs in the balance. Musiałem sobie zrobić małą przerwę do gadania, bo już mi gardło się zmęczyło, szczerze powiedziawszy. Ale autentycznie, to jest tak, że jeśli masz grę, która polega na strykcie na tym, że idziesz kawałek, napieprzasz się, idziesz kawałek, napieprzasz się, no to żeby taka gra działała, żeby taka gra była dobra, żeby ludzie nie czuli zmęczenia tą grą, no to wszystkie aspekty typu, nie wiem, komba, uniki, walka, rozwój postaci, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. A w tej grze wszystko jest zrobione na odpierdol. Absolutnie wszystko. Uniki, komba, regeneracja, zdolności specjalne, uniki, wszystko. Wszystko w tej grze jest zrobione na odjeb, na kolanie i do dupy, przez co przyjemność grania w tą grę jest znikoma, a właściwie jest zerowa. Czy ja mogę? Nie mogę, nie mogę, wyjebie się, bo tak, klasycznie. Teraz czekaj, aż ktoś do mnie przyjdzie, dzięki Thor. Wszystko, nie czuję się w ogóle, że traci, w tej grze nie czuję, że tracisz życie. Jak się, nim się zorientujesz, leżysz. Ataki przeciwników są jakieś, nie wiem, są rakietowe, po prostu mają jakiś jebitny magnes do ciebie. Przybędą do ciebie zawsze, nieważne kurne gdzie jesteś, jak lecisz, jak się przemieszczasz, gdzie lecisz, w którą stronę. Zawsze do ciebie ten atak doleci, zawsze do ciebie ten atak doleci i zawsze ci pierdolnie. I to z taką siłą, że się wyjebiesz. Za każdym razem. I później musisz czekać aż ci kurna ktoś cię podniesie. Nie było problemu, gdyby na przykład, nie wiem, uniki były sensowne. Gdyby się nie blokował na przeciwnikach, gdyby się nie blokował na swoich towarzyszach. Gdyby się nie blokował absolutnie na kurwa wszystkim. Jeszcze to by było ok, ale nie, ty się blokujesz na absolutnie wszystkim, czym tylko się da. Blokujesz się na przeciwnikach, blokujesz się na towarzyszach, blokujesz się na przedmiotach. Na wszystkim się blokujesz. It is done, sir. Their bridge is no more. Imposter! Show yourself! You claim to speak for me. Where are you now? You have gone unchallenged too long. Know this. I am Thor, God of Thunder. And your evil will darken Midgard no more! Chyba moja teoria odnośnie tego, że to był Loki, była trafna. Aż jestem w szoku, że trafiłem. Ale dobra, spoko, podleciało nam parę rzeczy. Może coś z tego fajnego wyniknie. Klasyczny tur. No i dobra, ta misja była dużo szybsza niż się spodziewałem tak naprawdę. The Woken are still a threat. Just because they failed this time doesn't mean they won't try again. I am to blame. I thought I could lay down the hammer, but in my absence, this evil took root. Well, we did save the universe, so I'm glad you came back. As am I, brave Natasha. As am I. Spodziewałem się, że ta misja zajmie tu troszeczkę więcej czasu, no ale cóż. Bywa czasem i tak, że nie idzie po mojej myśli. Bardzo często tak się kończy. No i dobra, co w ogóle tutaj mamy? Umysł Roju, tylko że naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie mam zielonego pojęcia, kaj to jest, będę chciał sprawdzić sobie w sieci. Ale póki co, zobaczmy co mamy tutaj.
alternatywne wizje, pokonanie klana Taskmastera w jego kryjówce. Spoko, niech będzie. W takim razie zajmijmy się tym, skoro mamy jeszcze 20 minut. To coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, także ląduję sobie tutaj, pozyskiwanie danych, poproszę. Okej, okay, dzięki gro, że mi zresetowałaś, naprawdę dzięki, przydatne to było, as fuck. Zmienię sobie poziom trudności, bo czemuż miałbym tego nie zrobić? I lecimy! Klasycznie Iron Manem, wsparcie Kapitan Thor Hulk. Takie jest wsparcie, dobra. To co, rozpoczynamy misję i zobaczymy, cóż takiego musimy zrobić z tym Taskmasterem. Jak długo nam się zajdzie? Nie, mam nadzieję, że około 20 minut. I come bearing gifts. Stark, I come bearing impatience. Fair enough. Truth is, we know where your favorite bone-faced turncoat is hiding out, and not even the word fortress accurately describes it. Okej, okay, dobrze, dużo się dowiedzieliśmy, fajnie, docieranie do celu, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długie. Taskmaster got any data from AIM before you rescued our agents, he's gonna be prepared for anything I might throw at him. Ding ding ding! Luckily you've got the incomparable, unanticipatable Avengers on your side. Tak się grafika biksuje, zauważyłem. We'll pull up Agent Master's files. Wouldn't be any use. His photographic muscle memory means he's a new beast every time we meet him. Too bad. Was hoping for some embarrassing ID photos or questionable credit card purchases. Dobra, lądujemy. I cóż mamy tutaj? Teraz, jak jesteśmy, bać? W jakim jesteśmy miejscu? I'm detecting an AIM patrol in the... mamy tu coś? Nie widzę. Let's go say hi. Zlokalizuj ważny cel. Nie wykorzystanie punktu umiejętności. Może dlatego, że nie ma miejsca na wykorzystanie punktów umiejętności, gro! Zrobiłem już wszystko, co tylko mogłem. Dobra, na razie panowie, wy się tam zajmujcie sobą. Mnie to nie interere. There's the patrol. Jarvis, find out if Taskmaster knows we're coming. Nie to, nie ten, ten tutaj, o, tutaj Stark, ten, tutaj, na dole, o, ten, tu, to, 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 to. Ten, co do ciebie strzela, pajacu jeden. Jezus Maria, nawet strzelanie w tej grze jest do dupy. Pomocy! Dobra, musiał mi wybuchnąć prosto na ryju, jakżeby inaczej. Musiałem dostać obrażenia z dupy, jakżeby inaczej. Musiałem się wyjebać, jakżeby inaczej. Wszystko odhaczone? Super, to może teraz będzie to szło po mojej myśli? Poproszę? Dobra, użyjmy sobie Unibeam'a. Zróbmy im małe EMP. I klepando! Mały unik, duży unik i klepando ciąg dalszy. Kolejny unik. Auć. I leży. Dobra, coś tu mogę sobie zebrać? Tutaj chyba nie, tutaj chyba nie, wszystko już mam. Dobra. Taskmaster knows we're coming. Correct. I always preferred making a grand entrance. Aha, i kolejni z tarczkami. Czy mnie tu już w ogóle nie było któregoś razu? Ja mam wrażenie, że mam jedno wielkie jebitne déjà vu. Dobra, cześć chłopaki. Hulkbuster. I ja mam wrażenie, że ja już tu kurna byłem któregoś razu. I to takie niepodważalne wrażenie, że ja już tutaj byłem. Ja kojarzę tą lokację. Czy ja wiem, że to jest bardzo mocny recykling po miejscu i tym podobne, ale ja mam wrażenie, że do misji z Taskmasterem ja już tutaj byłem. Ja już tutaj wykonywałem misję z Taskmasterem. Takie odnoszę wrażenie. Czy ty, Thor, mógłbyś się tutaj nie mieszać w moją walkę przynajmniej? Chciałem sami temu oklepać Rey, zanim się skończy mi Hulkbuster. Byłoby to na pewno wygodne. Ale mam wrażenie, że mu nic nie robię. Autentycznie, tak go klepię, klepię i nic mu się nie dzieje. Dopiero teraz trochę dostał tych obrażeń. No i przy okazji może mogę wykonać taki mały finisher. I chętnie go wykonam w sumie, bo czemuż bym miał tego nie zrobić. One down. Got him. Na pewno nie ten. Dobra, tam już wszyscy się wywalili oprócz tego jednego robota, z którym ja się klepię od paru ładnych minut. Wszyscy co mieli zrobić, to już zrobili. Ty
Tylko ja kurna tracę czas. Trochę jestem nieuznany z tym w tej drużynie. A mimo, że jestem najpotężniejszym Avengerem w tej chwili. Trochę ironia losu, że tak powiem. Dobra, tu się wyautowało. Mamy 20 minut nagrania, czyli mamy jeszcze 15, więc spokojnie, myślę, że jak dobrze pójdzie, to damy radę. Do góry, a nie do dołu? Myślę, że będziemy do dołu jechać. No dobra, trudno, spoko. Bez znaczenia. You and Commander Hill have a call. Patch it through. Commander Hill. Long time no see. Gdzieś mi się nie wiem, z 3-4 odcinki temu? Wait a... Connection ended. You know, that is way funnier when you're not the one getting hung up on. Look for a chest with gear nearby. A, jak go spluła! Ja pierdolę pomocy! Any secret weaknesses you want to let us in on? Just do what you do best, Stark. Jak go spluła! Ja dupię! Pomocy! Większego dysrespektu chyba nie mogła zrobić. Najpierw mu wysadziła komputer, kurna, przy pomocy cholernej wyrzutni rakiet. Teraz go, kurde, spluła. Hill, jak ja cię, goddammit, szanuję. Auć. Auć. Czy ja mogę otworzyć chociaż te drzwi? Dziękuję. Autentycznie, ja tu już byłem. Ja tu autentycznie byłem podczas misji z Taskmasterem. Albo albo nie, tu byłem chyba z abominacją. Wydaje mi się, że byłem tu podczas walki z abominacją. W sensie, kiedy była sytuacja z klonem abominacji. Bardzo możliwe, że tak. Tak się mnie się zdaje się. Rozwalę sobie tą wieżyczkę, rozwalę sobie tą wieżyczkę. Użyję sobie Unibeamu, znaczy nie Unibeamu, tylko EMP. Taktyczna klepa na ryłu. Zdobywam sobie jakieś części, nie wiem skąd, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale zdobywam. Na pewno się przydadzą, na pewno nimi nie pogardzę. Szybki finisher, elo. Żyje, żyje, niestety. Nadal żyje, niestety, szkoda. Liczę, że to zniszczy już permanentnie. Właściwie mogę nawet mówić, że ten robot nie żyje. To nie będzie żaden... Nie będzie nic złego, ponieważ to jest robot. Roboty z reguły nie żyją. One po prostu egzystują. One... Właściwie trudno po... To same jest nawet egzystencja. One po prostu są aktywne. Trudno to nazwać życiem, więc można powiedzieć, że one nie żyją. Dobra, troszeczkę mnie wziął na takie dziwne filozofowanie. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Oczywiście musiałem dostać nagle klepę na ryj, nie wiem skąd, nie wiem po co, nie wiem od kogo, nie wiem dlaczego, ale musiałem. No bo co to by było, gdybym to nie ja oberwał, kurna, na ryło? Które do mnie strzela? To nie była ta wieżyczka, ponieważ to był zupełnie inny laser. A ten chuj jeden do mnie strzelał. Ja pierdolę, pomocy. Ale jakie mi się bluzganie odpaliło, kurna, podczas tej gry. Ja dupia. Wydaje się, że przy innych grach aż tak bardzo nie bluzgamy przy tych Avengerach tutaj. Czy jest ich dwóch? Jej, jest ich dwóch! Świetnie! Wręcz zajebiście! A ja zaraz się wyjebię, zaraz się wyjebię. Więc żeby tego nie zrobić, spierdalam. Potrzebuję życia. Aja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 j! Trochę zabrzałem jak Sticky Fingers z JoJo. Okej, okay, Hulkbuster odpalony, także to mi się podoba. Zaraz się okaże, że go niepotrzebnie użyłem, bo za chwilę wszystkim doklepią. Ale może się przydam. Odrobinkę. Kletę tak parę razy pajaca. Dobra, skoro tam mam finishera, to po prostu pobiegnę do tego i tego zacznę klepać. Jest to jakaś opcja, jest to jakiś sens, jest to jakieś wyjście mimo wszystko, z którego bardzo chętnie skorzystam. No i w sumie Hulkbuster w ramię z Hulkiem, dosyć interesujące połączenie. Oczywiście jeszcze nic nie chciałem, bo Hulk sobie stanął w drzwiach i mi całkowicie blokuje przejście. Tak więc cóż... Mogę przejść? Czy ja mogę przejść? Dziękuję. Ale czy mi nie każemy ci czekać, to ty każesz czekać nam tak właściwie.
Dobra, tam mamy skrzynię, z której sobie też chętnie skorzystam. Przy okazji rozwalę sobie tą wieżyczkę, żeby mnie tutaj nie denerwowała. I udajemy się na szybko do wieżyczki. Części, zasoby, kolejne wieżyczki, które są irytujące, kolejna wieżyczka, która jest irytująca. There's an elite aim unit near you. Defeat them and you may gain something useful. Nie taki plan był. Myślałem, że tutaj będzie coś innego. No ale dobra, trudno. Dobra, szybki unik, dzięki. Kolejny szybki unik, który mi tym razem nie wyszedł. Spoko, zdarza się. Ała! Avengersi, moglibyście mi tutaj przyjść i pomóc? Byłbym wdzięczny w sumie, gdybyście tak przyszli i też poklepali tych pajacy? I odwrócili uwagę ode mnie? Przydałoby się? Dobra, tarcza zdjęta, także bardzo dobrze. Hulk zamrożony, ale przynajmniej będzie mi robił zablokadę ataków. Znaczy, będzie mnie chronił, robiąc blokadę ataków przeciwników. Co jest bardzo fajne i bardzo przyjemne. No chyba, że zostanę zamrożony i nagle zginę, bo tak, bo czemu by nie? Świetnie. Super. Nie, okej, spoko, ja rozumiem. Ja rozumiem. I gdzie w ogóle jestem? Cofnęło mnie aż tam. Okej. Spoko. Czemu już nie muszę tutaj walczyć z tymi kolesiami, ale... Kurwa! I tak? Ej, serio, ta gra tak we mnie wzmaga bluzganie, że bardziej się nie da. Ja nie pytam, kiedy ostatni raz przy jakiejś grze aż tyle bluzgałem, ile bluzgam przy tych Avengerach. Autentycznie. Ale ta gra jest tak wkurwiająca momentami, że aż po prostu się nie da nie bluzgać. Tak, jestem tutaj, super. Wykonałem unik, a i tak dostałem na ryj. Ja się nie dziwię, że ja tyle bluzgam. Dobra, może chodź tutaj podejść, żeby mi tamci mnie nie pycali cały czas. No chodź tu. Nie, to nie. Łaski bez. Aha, dostałem z dupy. Spoko. Koleś przyszedł jedną mnie raz, straciłem życie. Super. Ale dobra, przynajmniej się teraz fokusowali na kapitanie, przez co mam troszeczkę więcej swobody, a jednak nie ma więcej swobody. I kto mnie kurna teraz mrozi? Zaraz się znowu wywiebie po prostu. Życie jakiekolwiek, halo pomocy. To jest jakieś życie. Także sobie wezmę, dziękuję. Hulk, nie przeszkadzaj, dzięki. To sobie też w sumie zbiorę. Bo się przyda. Dobra, użyjmy w sumie EMP, żeby troszeczkę im poprzeszkadzać, żeby za dużo nie mogli zrobić. Klepnięte, super, wydupiem stąd, elo. Mnie tu nie ma, mnie tu nie było, co złego to nie ja. Laserowe wieżyczki oczywiście znowu poszły w ruch. Ale przynajmniej nie trafiły, tyle dobrego. I jeśli teraz dobrze pamiętam, to po wyjściu z tej windy powinno być otwarta przestrzeń z bossem. Który będzie Taskmaster. Fury took pity on you, Masters. That's all your shield training was. Are you questioning your master's judgment? Just his bleeding heart, which I've been reliably informed I don't have. Whoopsie. Czarny humor zawsze na propsie. I... Czy miałem rację odnośnie tej otwartej przestrzeni? Bo ja naprawdę mam déjà vu z tego pomieszczenia. Z tej całej bazy. I... Tak. Shame you won't be around long. Glad we're on the same page about your chances. No cześć, Taski. Dobra, zrobię sobie szybki unik, że nie przynajmniej nie pacnął. Dobra, niestety Hulkbustera nie mam, aby się na pewno przydał tutaj Hulkbuster. Na pewno bym też nim nie pogardził, no ale cóż, muszę póki co się wstrzymać. Innej opcji nie mam. A to jest dosyć ciekawe, właśnie teraz to zauważyłem, że ja nie mogę atakować przez moich towarzyszy,
ale moi towarzysze mogą atakować przeze mnie. Sprawiedliwość ponad wszystko, że tak powiem. Naprawdę nie mam pojęcia, po co był ten skok, Taskmaster, autentycznie. No ale cóż. Dużo przeciwników tutaj robi takie niepotrzebne ataki, takie po prostu, żeby se były. Tak z dupy całkowicie, ale żeby sobie były, żeby aż sobie podskoczę. W ogóle jaki ten Taskmaster jest wielki, na litość boską. Czy ty jesteś poważny? Serio? Autentycznie, gościa kurwa starczą przyprowadził. No dobra, no klepa go nie ominie, tak czy siak. Ale już jeden pasek mu zjechaliśmy. Także całkiem nieźle. Całkiem ładnie. I w ogóle, gdzie on teraz jest? Bo mi go gdzieś wcięło. A tu se przyszedł. Tylko, że ja kurwa naprawdę bym chciał użyć Hulkbustera na nim. Byłoby to na pewno pomocne. Biorąc pod uwagę, ile bym mu obrażeń mógł zadać. Dobra, ja tu zrobię sobie szybki unik, dzięki. Dobra, trochę go klepię, coś tam go klepłem, mimo tego, że tam się gdzieś Steve kręcił. I możliwe, że całkiem sporo tego ataku zablokował. Ale to zawsze było coś. Jezus Maria, ale tutaj w pierdziel idzie. Tylko, że niestety ja też dostaję w pierdziel. Czy ja mogę jakkolwiek zdobyć to życie? Dzięki. Jakbym się teraz wyłożył i by się okazało, żeby tutaj po prostu przegrał i bym musiał całą tą walkę zarabiać jeszcze raz. Ile on damage'a zadaje, przepraszam bardzo. Miałem dopiero co całe życie. Jaki jeden wielki bullshit. Ja się takiego nie bawię. Dobra, unik na uniku, który jest beznadziejny, oczywiście. Aj, 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 aj. Pewnie. Kurde, no, to jest unik! To jest unik! Ile to jest unik? Przepraszam bardzo. Ja aż muszę się od niego odsunąć, ja to muszę sprawdzić. Stoję sobie w miejscu. 2 centymetry. Przesunąłem nogę o 2 centymetry. To jest kurwa unik w tej grze. 2 centymetry w bok. Ja rozumiem, że uniki nigdy nie były jakieś wielkie, że uniki mają z reguły taki po prostu dosyć mały dystans, żeby po prostu nie by uniknąć ataku, ale się za bardzo nie odsuwać, ale naprawdę, 2 centymetry. 2 centymetry przesunięcia się przeciwnika. No po prostu, kurna, no nie. Taski, ty weź mnie tutaj nie denerwuj, co? Czy ja mogę użyć już Hulkbustera? Jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę, a szkoda. Abym mu naklepał tym Hulkbusterem. Tam w ogóle coś się kręci. I tym kolesiem ja się zajmę w sumie. Niech oni go tam klepią, niech oni tam klepią tego Hulkbustera, tego Taskmastera. A ja póki co sklepałem tego typa. Miałem nadzieję, że podczas jego klepania naładuje mi się Hulkbuster. Ale nie. Ale nie, no ale trudno. Bywa czasem i tak. Dobra, Unibeam chociaż. Prawie już ostatni pasek mu został, a mamy jeszcze 2 minuty. Także jest nieźle. Ała, o kurwa. Mało życia, mało życia, mało życia, bardzo mało życia. Czy gdzieś tu jakieś sobie będzie leżało? Tak po prostu, że sobie mógł je zdobyć. O, tu coś jest, dobra. I je sobie zbiorę. Ale nie wiem, czy to już będzie taka ostatnia walka, czy on jeszcze zraz wezmę tych swoich pachołów? Bo nie wiem, czy opłaca mi się marnować Hulkbustera teraz. Żeby nie było, że ja odpalam Hulkbustera, on kogoś przyzywa, później przez co tracę Hulkbustera na jakichś pachołów. No ale sobie mogłem użyć, ale dobra, nie było to konieczne. Ooh, a burn and a pun. Screw Fury. I want you to be the one I relentlessly annoy by not following orders. Alternatywne wizje, poziom ukończony. I 35 minut, to mi się podoba, ja jestem cholernie głodny, pomocy. Thank you, Avengers. Go see Sarah Garza in the Resistance base. Looks like this mystery is just starting to unfold. Okej. Kolejny reaktor, przyda się na pewno.
Look, something is going on. Anthony Masters is not immortal, and he's certainly not undead, whatever his costume might imply. That leaves cloning. And if they figure out how to clone a guy with a superpower, who knows what else AIM can do? Exactly. Thank you for taking Taskmaster out. In a way, it's vindication for A-Day. For everything he put us through, at S.H.I.E.L.D. and after. I'm gonna hold on to that. No i została ta seria Ulu. Tylko nie mam pojęcia, gdzie, jak ją otworzyć, jak ją odpalić. Tak więc będą się to sobie sprawdzić w sieci, ale to sobie sprawdzę na odcinek następny, bo to już jest, bo tu będziemy kończyć. Tak więc, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, macie wystawić łapkę w górę, by to poinformować. Jeśli że tego nie robicie, seria z Marvel's Avengers przypadła wam do gustu, to zostawcie suba na kanale, aby was nic nie ominęło. A my co? Widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!